Dzień dobry, Julia Lis. Witam Państwa w piątek i zapraszam na wydarzenia Telewizji Zabrze. Trwają spotkania z mieszkańcami i radami poszczególnych dzielnic i jedno z nich odbyło się w dzielnicy Zaborze Północ. MKS Zaborze to klub sportowy mieszczący się w północnej części dzielnicy. To właśnie tu młodzi zabrzanie uczą się zdrowej rywalizacji i rozwijają swoje sportowe pasje. W tym miejscu odbyło się także spotkanie z mieszkańcami, podczas którego omówiono najważniejsze inwestycje i plany. A takie spotkania są potrzebne, bo rośnie świadomość mieszkańców na temat tego, co jest na dzielnicy robione, co jest w mieście robione i co można robić, co nie można, z jakich środków i na co, które środki mogą być przeznaczone, bo nie wszystkie środki mogą być przeznaczone na przykład na sport, albo na przykład na kulturę, czy na przykład na budowę jakichś ławeczek. Mamy klub sportowy MKS Zaborze, mamy Stowarzyszenie Feniks, mamy szkołę i w szkole działający klub UKS Spartakus i dzieci mają co robić, dziewczyny w UKS-ie, chłopcy na MKS-ie. Mamy szkołę mistrzostwa sportowego. Szkołę, która wpisana jest w tradycję tej dzielnicy. Ma teraz nową salę, od 3 lat funkcjonuje sala. Bardzo droga sala, niemniej jednak, tak jak to zostało podkreślone, sala, która jest jedyną na południu i tam trenują gimnastycy. Gimnastykę sportową kobiet i mężczyzn. Ja mogę dużo o tej sali mówić, bo jest naprawdę piękna i mam świetnych zawodników. No i z naszej szkoły wywodzą się mistrzowie, zarówno gimnastycy, jak i piłkarze ręczni. Miasto Zabrze się bardzo mocno rozwija i pomaga w tym rozwoju wszystkim dzielnicom, nie tylko tu na Zaborze. Powstałe w 1923 roku pod patronem kopalni Zabrze rodzinne ogrody działkowe Biała Róża były 20. powstałym wówczas ogrodem na terenie Śląska. Dziś to miejsce charakterystyczne w dzielnicy, które służy wypoczynkowi i integracji mieszkańców. To zielone płuca naszej dzielnicy i nasi mieszkańcy w większości są właścicielami tych działek i dzięki temu możemy cieszyć się z tego zielonego dookoła nas i budować wspólną społeczność. Obchodziliśmy nasze stulecie, nasze uroczystości miały charakter naprawdę bardzo uroczysty. Myślę, że działkowcy byli również zadowoleni. Dzięki pomocy Rady Dzielnicy i Pani Prezydent i Rady Miasta te obchody mogły być naprawdę dostojne. W naszej dzielnicy dzieje się sporo, jeżeli chodzi o nasze sprawy, chociażby działkowe. My też, tak jak miasto zdobywa środki na budowę, taki nasz ogród działkowy w ciągu ostatnich 3 lat zdobył tych środków na 300 tysięcy złotych. Także też mamy swoje osiągnięcia w budowaniu przyszłości naszej dzielnicy, jej piękna i urody. To kolejne spotkanie, które dowodzi temu, że warto wychodzić do mieszkańców. No ja się cieszę, że mieszkańcy odpowiadają tak licznie na moje zaproszenie, gdzie właśnie zapraszam na spotkania, gdzie rozmawiamy o wszystkich problemach, i tych drogowych, i tych sportowych, i tych kulturalnych. Widać, że ludzie mają i swoje pomysły, i swoje problemy, dlatego właśnie jestem, żeby słuchać, ale też polecam, żeby częściej korzystać ze spotkań rad dzielnic, bo myślę, że radni rady dzielnicy co miesiąc spotykają się i oni czekają na te pomysły. Oni na pewno napiszą wniosek, przekażą do urzędu, a nam będzie łatwiej realizować, ale na pewno wykorzystam każde spotkanie, w trakcie którego przekonuję się, że droga wybrana przez miasto jest właściwa. W Zabrzu odbyła się konferencja poświęcona osobom z niepełnosprawnościami. W Zabrzu odbyła się konferencja Współpraca na rzecz osób z niepełnosprawnościami – dobre praktyki. A to wszystko w ramach Międzynarodowych Dni Osób Niepełnosprawnych i Wolontariatu. Wzruszającym wystąpieniem była historia dziadka pana Marka. Mając wspaniałego dziadka, stwierdziłem, że chciałem mu pomóc. Chciałem, żeby wyszedł z domu, wyszedł znowu do ludzi, odzyskał tą wiarę w siebie. I wpadliśmy po prostu na szalony pomysł, żeby wspólnie przebiec maraton. Jako że dziadek jeździł na wózku, to postanowiłem go pchać na tym wózku, żeby było jeszcze ciężej dla mnie. I powiem tak, ta historia co prawda wydarzyło się już parę lat temu,
ale wciąż ludzie o niej pamiętają. I teraz jestem tutaj dzisiaj po to, żeby właśnie zainspirować innych, tak żeby również mogli tworzyć tego typu pomysły, jak i my. Czy to z dziadkiem, czy to z babcią, czy to z kimś innym z rodziny, to już tylko i wyłącznie zależy od ludzi. Dla mnie oczywiście było to z jednej strony wyzwanie sportowe, życiowe, dla dziadka moim zdaniem taka nowa świeżość, nowe spojrzenie na to, co już znał. Był aktywną osobą, ale nie wiedział, że może brać w takich kategoriach ponownie udział, w takich wyzwaniach sportowych. I myślę, że dla niego miało to inne znaczenie i dla mnie to miało inne znaczenie. Więc tutaj jakby nie ma co sprowadzać to do wspólnego mianownika, tylko rzeczywiście możemy zauważyć to, że jedna rzecz, którą robimy, z dwóch różnych perspektyw może wyglądać zupełnie inaczej. Podczas konferencji obchodzono 20-lecie funkcjonowania Powiatowej Społecznej Rady do spraw osób niepełnosprawnych oraz 20-lecie współpracy z miastem Essen. Nasza współpraca w dziedzinie opieki nad osobami niepełnosprawnymi pomiędzy miastem Zabrze i Essen rozpoczęła się w roku 2003. Wtedy był to Europejski Rok Niepełnosprawnych i w Essen organizowaliśmy taką konferencję na temat właśnie wymiany dobrych praktyk w dziedzinie opieki i pomocy osobom niepełnosprawnym. I zaprosiliśmy gości z całej Europy, między innymi z Zabrza. Pokazywaliśmy wówczas naszym gościom dobre rozwiązania w dziedzinie takiej jak chociażby znoszenie barier architektonicznych, czy ułatwienia dla osób niesłyszących, czy niewidzących. I cieszyliśmy się bardzo, że wówczas przyjechał cały bus osób zajmujących się tą tematyką, osób niepełnosprawnych z Zabrza. To były początki naszej współpracy w dziedzinie niepełnosprawności, właśnie 20 lat temu. Obchodzimy 20-lecie naszej współpracy z miastem Essen i od 20 lat wzajemnie się odwiedzamy, wymieniamy doświadczeniami, podglądamy. Myślę, że wiele tych rozwiązań esenckich można już zauważyć tutaj w Zabrzu w naszej pracy. Jestem przekonany, że także kolejne takie wspólne spotkania dadzą bardzo konkretne, wymierne efekty. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych, ale myślę, że krok po kroku staramy się oferować coraz szerszy wachlarz różnego rodzaju wsparcia i mam nadzieję, że jest to przez osoby niepełnosprawne dostrzegane. Miasto Zabrze jest takim czołowym miastem, mówię tutaj o aglomeracji województwa śląskiego, ale również też i na arenie ogólnokrajowej, jak i nie międzynarodowej, też również jak tutaj słyszeliśmy w pierwszej części konferencji. Przede wszystkim patrzymy na rozwój tego miasta pod kątem inkluzji, czyli nie integracja, ale włączanie wszystkich mieszkańców Zabrza do życia takiego środowiskowego i lokalnego, jak również inspirowanie pokierowane potrzebami osób z niepełnosprawnościami, ale też ich rodzin, do tego, aby rzeczywiście to Zabrze było w pełni inkluzywne. W galerii Cafe Silesia otwarto wystawę poświęconą królewskiej grze, czyli szachom. Podczas zwiedzania przeniesiemy się w fascynujący świat 64 pól, gdzie plansza staje się areną strategicznych wyzwań i intelektualnej przygody. Pierwszy raz mamy styczność z kwestią robienia wystawy na temat zabrzańskich szachów. Będzie to pierwsza też wystawa właśnie poświęcona tej dyscyplinie. Posiadamy tutaj dużo ciekawych eksponatów. Między innymi takimi jednymi z istotniejszymi są na pewno brązowe medale klubu Górnik Zabrze. Mamy bardzo ciekawy komputer szachowy. Model, na którym trenował Kasparow, jeden z takich modeli. Również trofea, puchary związane z Antkiem Radzimskim i Jakubem Semanem, naszymi juniorami bardzo utytułowanymi. Głównym wychowankiem tak naprawdę jest Jakub Siman, który prezentuje nasz klub. Ciężko też powiedzieć wychowankiem, bo on w pewnym momencie należał na początku do naszego klubu, natomiast potem przeszedł do Rybnika, bo myśmy nie byli w stanie mu dawać takich trenerów. Natomiast 4 lata temu wrócił do nas i promuje nas i gra w barwach naszego klubu i to nas bardzo cieszy, angażuje się bardzo w taką społeczność klubową naszą. Antek Radzimski był pewien czas u nas w klubie, natomiast aktualnie reprezentuje inny klub Jastrzębie Góra. Natomiast obydwaj są zabrzeninami, no i prężnie osiągają wielkie sukcesy. Natomiast Jakub Siman przebił praktycznie wszystko na Mistrzostwo Świata, Mistrzostwa Europy w jednym roku, no, zrobił wszystko, co można było. Dla mnie to przede wszystkim jest nagroda za pracę i trening wykonany przed turniejem i ogólnie przez całą moją karierę. Zawsze taki moment jest fantastyczny, bo wtedy jakby czujesz, że to, co robisz, ma jakiś sens.
I że warto to było robić i na pewno też jest motywacją do dalszego treningu i żeby się nie zatrzymywać i żeby iść dalej. Moim ulubionym zawodnikiem jest Magnus Carlsen, zawsze jak gra to tam śledzę i gdzieś tam się inspiruję jego grą, bo dla mnie to jest niesamowite, jak tak można grać w szachy i wydaje mi się, że to jest taki mój wzorzec. Zabrze ma prawo się szczycić po prostu osiągnięciami Jakuba Szymana i Radzimskiego. To są młodzi, zdolni chłopcy. Pierwszym klubem szachowym na Górnym Śląsku to był ten Glick Auf Zabrze, nie Hindenburg, tylko Glick Auf Zabrze. I ten klub już w roku 1879 należał do niemieckiego związku szachowego, do Deutsche Schachbund. Bardzo piękna gra, bardzo piękny sport. Sport, który nie znosi pośpiechu, ale myślę, że widać, że w Zabrzu mamy różnych pasjonatów, różnych sportów. Tak więc trzymamy kciuki za szachistów, no i życzymy im wielu sukcesów, wszystkiego dobrego. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i życzę miłego weekendu.